Jaki był ten rok 2018? Rokiem wysokich zbiorów, bezwzględnie, prawie wszystkich gatunków upraw sadowniczych. Ja będę głównie się koncentrował na jabłkach, bo one w tej chwili największą grupę z nas interesują. Między wierszami gdzieś będę mówił też o innych gatunkach. Dlaczego ten rok jest kolejnym rokiem specyficznym? O tym już mówiliśmy dzisiaj. Rok wysokich zbiorów, najwyższych w historii polskiego sadownictwa, jeżeli chodzi o jabłka. I niestety rok wysokich zbiorów we wszystkich krajach europejskich. Także tych, do których eksportowaliśmy do tej pory tradycyjnie naszą produkcję. Między innymi z tego powodu zorganizowaliśmy kongres Prognoz Fruit w Polsce po 14 latach. Notabene właśnie pierwszym, który to zorganizował, był profesor Makosz i jego instytucja, jego organizacja. Nam po 14 latach przyznano prawo organizacji takiego przedsięwzięcia. To jest największy kongres sadowniczy, który się co roku odbywa przed sezonem, który ma służyć do tego, aby poznać, jakie są przewidywania dotyczące zbiorów tych dwóch najważniejszych gatunków, jabłek i gruszek, we wszystkich krajach świata, które się tym zajmują. W tym kongresie uczestniczą takie organizacje jak nasza, więc sadownicze, organizacje skupiające handlowców, przedsiębiorców, przetwórców, ale także eksperci, tacy, którzy zawodowo zajmują się przewidywaniem pewnych zdarzeń i analizują to, co na rynku się dzieje. Ten kongres miał między innymi pokazać polską produkcję i miał też być takim przyczynkiem do przeforsowania w kraju i na zewnątrz pewnych pomysłów, które nasza organizacja od lat proponuje i które szczególnie przed tym sezonem chciała zaproponować. Na tym kongresie usłyszeliśmy kilka ciekawych tez, które potwierdziły nasze przypuszczenia. Pierwsza teza to taka, że w Unii Europejskiej i szerzej w Europie będzie to rok rekordowych zbiorów. Takich jabłek, których do tej pory nie było. To się potwierdziło. Można powiedzieć, w Unii Europejskiej te rekordowe zbiory zostały zawdzięczone Polsce i wówczas na kongresie padła sugestia, że możemy zebrać w naszym kraju 4,5 miliona ton. Mniej więcej taka została przedstawiona prognoza zbiorów jabłek. Ile ich było naprawdę zebrane, ile ich zostało pod drzewami czy na drzewach, za kilka miesięcy pewnie będziemy precyzyjnie wiedzieli, wtedy kiedy podsumujemy wszystkie kanały dystrybucji, czyli wszystkie miejsca, którymi te jabłka oferowaliśmy, czy do przerobu, czy do sprzedaży. Będziemy naprawdę wiedzieli, czy to było 4,5, czy może 5, czy może jak niektórzy twierdzą, nawet więcej. W każdym razie taka propozycja padła. Padła też informacja, że będzie to dużo więcej od średniej wieloletniej, jeżeli chodzi o zbiory w Unii Europejskiej. I padła też informacja, że w innych krajach Europy i w Turcji, która jest położona na dwóch kontynentach, zbiory również będą rekordowe. I niestety padła też informacja, że u naszych wschodnich sąsiadów, tradycyjnych odbiorców polskich jabłek w poprzednich latach, zbiory będą na zdecydowanie wyższym poziomie niż w ubiegłym roku i też średnia wieloletnia. To już było bardzo niebezpieczne, dlatego że pamiętacie Państwo, kiedyś przedstawiałem tu na spotkaniu transfery jabłek, które się odbywają na świecie. Największe transfery, czyli przesuwy jabłek, czyli handel jabłkami, odbywa się w Europie. I największy transfer odbywa się między Europą Centralną i Zachodnią, a Europą Wschodnią. W związku z tym, że w Europie Wschodniej spodziewano się dużych zbiorów, co się później potwierdziło, wiedzieliśmy dokładnie, że ten kierunek eksportu będzie niemożliwy, przynajmniej w pierwszej części sezonu. To się też później potwierdziło. Ale nie chcieliśmy, żeby ten kongres był też takim bardzo pesymistycznym, dlatego poprosiliśmy ekspertów, żeby przedstawili prognozy światowe, jeżeli chodzi o światową produkcję jabłek. Tu już to wygląda trochę lepiej, dlatego że kraj, który produkuje około połowy światowej produkcji jabłek, jakim są Chiny, Chiny produkują ponad 40 milionów ton, a ponad 80 milionów ton światowej produkcji, miały w roku 2018 wiosenne przymrozki, które zniszczyły dużą część ich produkcji. Eksperci mówili, że to jest między 20 a 30 kilka procent, co oznacza mniej więcej, że blisko czy około 14 milionów ton jabłek w tym kraju będzie wyprodukowane mniej. Co naszym zdaniem sugerowało pewne zachowania rynku, mogące oznaczać, że w przypadku jabłek deserowych nie będzie tak dużej konkurencji, bo nie będzie oferty chińskiej na arenie międzynarodowej, szczególnie w stronę rynku rosyjskiego. A w przypadku jabłek przemysłowych, w których Chińczycy zawsze dominowali, nie będzie silnej oferty w postaci dużych ilości koncentratu jabłkowego na arenie międzynarodowej. To też się potwierdziło. I chcieliśmy też tym kongresem
A, padła jeszcze też teza taka, która mówiła o tym, że rok 2018, sezon 2018 w skali światowej może wcale nie być rokiem rekordowym. Właśnie ze względu na Chiny. Bodajże padła taka informacja, że to będzie około 5% jabłek w skali świata mniej niż średnia wieloletnia. Czyli mieliśmy do czynienia przed sezonem z informacją taką, że cała Europa ma więcej jabłek, zdecydowanie więcej jabłek, natomiast mniej mają tylko Chiny, ale te produkują najwięcej. Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Ameryka Północna również zbiory wysokie. Oznaczało to, że pewnie na jesieni, zaraz po zbiorach i w okresie zbiorów, będą problemy. W przypadku jabłek deserowych. No bo po prostu nie będzie gdzie je wysyłać. Jak już dzisiaj mamy statystyki, które pokazują, jak wyglądał eksport za październik, za listopad, za grudzień. Ja już dzisiaj mam za styczeń i za luty, jak wyglądał eksport polskich jabłek na rynki zewnętrzne. To zwróćmy uwagę, że na początku tego sezonu kierunek wschodni nie funkcjonował zupełnie w eksporcie. Czyli na rynek Białoruski, no rynek rosyjski jest objęty embargiem. Więc nie mówmy o Rosji, tylko mówmy bardziej o Białorusi. Rynek Białorusi był rynkiem również bardzo małego importu w pierwszych miesiącach śladowego. Z tego powodu, że w samej Rosji i w tych krajach, które nie są objęte embargiem, właśnie jak Białoruś, jak będę pod względem wielkości produkcji, jak Mołdawia, jak też Ukraina, zbiory są wysokie i najpierw będzie się odbywał handel między tymi krajami, a pewnie dopiero jeżeli tam zabraknie oferty, pojawią się potrzeby kupowania jabłek w innych krajach. Jeszcze do dnia dzisiejszego takiej potrzeby na tym rynku nie ma. Czyli wystarcza na rynku rosyjskim jabłek rosyjskich i z tych krajów, które embargiem nie są objęte. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Na razie jeszcze tego ruchu nie widać, chociaż pierwsze jaskółki, o czym później powiem, pojawiają się. Natomiast o dziwo, znaczy dla nas akurat to nie było zaskoczenie, ale o dziwo dla niektórych ekspertów, pojawiły się znacząco duże wysyłki do innych krajów, szczególnie do jednego. Pewnie słyszeliście, większość słyszała o tym, że Egipt wysforował się, czyli wyszedł na pozycję pierwszego na świecie importera polskich jabłek. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład w grudniu na Białoruś i na kierunek wschodni wysłaliśmy nieco ponad 10 tysięcy ton jabłek, a do Egiptu wysłaliśmy ponad 20 tysięcy ton jabłek. W lutym bodajże, albo w styczniu, dokładnie nie pamiętam, wysłaliśmy do tego kraju jednego miesiąca około 30 tysięcy ton jabłek. A na Białorusi, na kierunek wschodni, mniej więcej połowę tego wolumenu. To oznacza, że pojawiły się inne możliwości zdobywania rynków, które zawojowaliśmy, no niestety podstawowym czynnikiem, jakim jest niska cena. Ale wielu krytykując eksport do Egiptu nie zastanawia się, jaka byłaby sytuacja nasza dzisiaj, gdybyśmy tych kilkadziesiąt tysięcy ton, myślę, że już około 70-80 tysięcy ton, na rynek Egiptu nie wysłali. A wiemy dobrze, że praktycznie w pewnych okresach to było to jedyne miejsce, gdzie trafiały na zewnątrz polskie jabłka. Poza oczywiście krajami wspólnoty europejskiej, ale tu też eksport nie jest stosunkowo wysoki, bo te kraje również mają ogromną własną produkcję w tym sezonie. Bardzo ciekawe jest to, co się dzieje w lutym. Na razie mówię o jabłkach deserowych. Otóż w lutym obserwujemy, na szczęście, podtrzymanie tendencji sprzedaży do Egiptu, czyli nie ma spadku sprzedaży, co niektórzy przewidywali. I widzimy pewne ożywienie rynku wschodniego, czyli wzrasta import przez Białoruś i przez Kazachstan. I już w lutym nasza wysyłka do Kazachstanu i na Białoruś prawie że zrównała się z tą wysyłką, która jest do Egiptu. Czyli by to oznaczało pewną optymistyczną informację na dalszą część tego sezonu, że możemy ten rynek wschodni jednak już zacząć pomału zaopatrywać. Czyli pojawiają się tam potrzeby importowe. Czyli albo jakość oferowanych jabłek lokalnych jest już słaba, albo ich już jest coraz mniej, albo jest zapotrzebowanie na określone asortymenty, odmiany, które tamtejsi producenci nie wytwarzają. I to pewnie jest optymistyczna informacja. Więc gdyby nam się udało, już tak przewidując dalej, podtrzymać eksport do tych krajów bardziej dalej położonych i zwiększyć eksport na rynek wschodni, to duża część jabłek, większa niż do tej pory, wyjedzie. Ale jeszcze jedną rzecz weźmy pod uwagę. Jakie są zapasy jabłek na ten stan na dzień dzisiejszy? Otóż one
całej Unii Europejskiej, w tym Polsce, są zdecydowanie wyższe, nie tylko niż w roku ubiegłym, to by było zrozumiałe, bo mieliśmy rok przymrozkowy, ale są zdecydowanie wyższe niż średnia wieloletnia. Nawet są wyższe niż w roku embarga, wprowadzenia embarga, pamiętamy tą panikę, czyli w roku 2014. I to nie jest mała ilość tej nadwyżki. To jest kilkaset tysięcy ton, bodajże około 300-400 tysięcy ton więcej niż średnia wieloletnia. Co będzie oznaczało dalszą część sezonu niestety obarczoną niskimi cenami. Oby oczywiście ten kierunek wschodni się odblokował. Więc z takim założeniem weszliśmy w nowy sezon i to się niestety wszystko potwierdziło. Obrazowo ktoś powiedział to kiedyś do mnie tak, że to było tak i ta panika, która się wówczas pojawiała, i te niesprzedane jabłka, i te kolejki na punktach skupu, o czym jeszcze za chwilę powiem, że mieliśmy ofertę jabłek tyle, ile mieści się wody w wiadrze, a próbowaliśmy te jabłka wlać w rynek, który wyglądał jak szklanka. Wtedy on tyle mógł przyjąć, więcej nie mógł przyjąć. Nikt więcej tych jabłek nie był w stanie kupić, a my nie byliśmy w stanie ich gdzieś dalej wyeksportować, nawet po tak niskich, nawet niektórzy określają, ja też, skandalicznie niskich cenach. Po prostu nie było na te jabłka popytu, bo wszyscy mieli swoją lokalną produkcję. Wszyscy liczący się na świecie importerzy. W tym Rosja, największy na świecie importer, Niemcy, kolejny największy na świecie importer jabłek. I to jest podstawowa przyczyna. Ja wiem, że wtedy wszyscy szukali winnych, a to w związku takim, innym, a to w ministrze takim, innym, a to w komisarzu unijnym, czy całej Unii Europejskiej, czy w sprawach innych, no, powiedzmy sobie szczerze, jest to niestety efektem wprowadzonego w 2014 roku embarga, bo gdyby ono nie było, to w tych krajach nie rozwinęłaby się tak lawinowo produkcja. A ona naprawdę rośnie bardzo, bardzo dynamicznie. Ukraina już nie tylko jest samowystarczalna, jeżeli chodzi o jabłka, a jeszcze do niedawna, czyli kilka lat temu, była ogromnym importerem. Ukraina jest dzisiaj eksporterem jabłek. I nie tylko jabłek, ale owoców jagodowych również, czego w tym sezonie również doświadczyliśmy. Nic nie wskazuje na to, że to się zmieni, chyba że przyjdzie jakaś anomalia pogodowa, która zredukuje tam sam. Ale to widzimy dobrze, że nie w tym roku. Rośnie bardzo mocno produkcja jabłek na Białorusi. Bardzo dynamicznie. To nie jest wzrost o kilka ton rocznie, tylko idący w tysiącach ton. Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o Mołdawię. We wszystkich tych krajach i o samą Rosję. W samej Rosji powstają ogromne połacie bardzo dobrze prowadzonych, nowoczesnych sadów. Sadów, które są własnością oligarchów, więc tam są zatrudniani bardzo dobrzy specjaliści europejscy, polscy także, i prowadzą te sady naprawdę na dobrym poziomie. Rosjanie już sami zapowiadają, że za chwilę, akurat w to nie wierzę, za chwilę będą samowystarczalni, jeżeli chodzi o jabłka, i będą eksporterem. To jeszcze do tego daleka droga. Ale w tym kierunku zmierzamy. Nie byłoby tego wszystkiego w dniu embargo 2014 roku. Oni by nie wytrzymali konkurencji. I nawet dzisiaj mówią właściciele tych sadów, że gdyby nie było zakazu importu jabłek z Polski, to nie rozwijałaby się produkcja sadownicza, by nie wytrzymali rywalizacji z nami. Gdybyśmy ich zarzucili naszą ofertą zdecydowanie tańszą niż ich ceny, które dzisiaj po cenach zdecydowanie niższych niż oni dzisiaj sami otrzymują za swoje jabłka. Więc to jest pierwsze uwarunkowanie. Zakaz sprzedaży na nasz największy do tej pory rynek, pod rynek, który ustawiliśmy przez minione lata produkcję. I również chcę po raz kolejny powiedzieć, nie ma nic w tym złego, że tak robiliśmy. No, co można by powiedzieć w roku 2010-2008, kiedy w Rosji prowadziliśmy też działania promocyjne, kiedy rok do roku zwiększył się import rosyjskich jabłek o 100 tysięcy ton, co moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy tego nie wykorzystali? My to wykorzystaliśmy, to był nasz, nazwijmy to, patriotyczny obowiązek, takie słowo ostatnio się mówi, używa, popularne określenie. Tak, to był nasz obowiązek, zagospodarować ten rynek i z tego rynku, no, wyparliśmy, to jest delikatne słowo, wszystkich innych dostawców. I jeszcze jedną rzecz chcę, żebyśmy sobie uzmysłowili. Związek w tym roku ma 20 lat, więc łatwo porównywać, co było 20 lat temu do dnia dzisiejszego. 20 lat temu produkowaliśmy 1,5 miliona ton jabłek. 1,5 miliona ton jabłek. Ja pamiętam te dyskusje na takich spotkaniach jak u Was, czy w tym sezonie będzie to 1,5, może 1,6 miliona, może 1,4 miliona. Eksperci zagraniczni określili, że w tym roku wyprodukowaliśmy 4,5 miliona ton. Sami ocencie, czy czasami nie więcej. A
Ale tylko trzymając się tych 4,5 miliona ton, to oznacza, że w ciągu 20 lat trzykrotnie zwiększyliśmy produkcję.